Ogień jest wyjątkowo niebezpiecznym żywiołem. Rozprzestrzenia się w błyskawicznym tempie, powodując ogromne straty. W ubiegłym roku w Polsce doszło do prawie 30 tysięcy pożarów obiektów mieszkalnych. Czasem były to niegroźne zdarzenia jak spalenie garnka, często jednak dochodziło do sytuacji, w których ludzie tracili swoich bliskich i dorobek całego życia. Pożar może powstać na różne sposoby – w wyniku uderzenia pioruna, przez wadliwą instalację elektryczną lub niewłaściwe stosowanie urządzeń. Najczęściej przyczyną zaproszenia ognia jest niestety ludzka lekkomyślność. Najczęstszą przyczyną pożaru w budynkach mieszkalnych jest tradycyjnie pozostawiony garnek na piecyku, albo elektrycznym, albo gazowym. Drugą przyczyną, którą najczęściej się spotykamy, to jest zaproszenie ognia przez osoby dorosłe, to jest palenie papierosów już wieczorem, przed spaniem w fotelu albo w łóżku i zaśnięcie z tym papierosem. Trzecią przyczyną powstawania pożarów to jest niesprawna instalacja elektryczna lub przesilenie tej instalacji elektrycznej, przeciążenie. I czwartą taką, którą możemy się zetkać, to jest najczęściej pozostawienie dzieci bez opieki, z zabawa z zapałkami. Kiedy dojdzie do zaproszenia ognia, mamy niewiele czasu na reakcję. Dlatego tak ważne jest, aby zachować zimną krew i szybko przystąpić do działania. Rozprzestrzenienie pożarów jest uzależnione od wielu czynników. Najczęściej to jest panika mieszkańców i wybiegnięcie z pomieszczenia i niezamknięcie za sobą drzwi. Drzwi ograniczają właśnie dopływ tlenu, ale tak samo zabezpieczają w ten sposób, że nie wydobywa się na ciągi komunikacyjne dym oraz różne substancje lotne, które powstają w wyniku tego pożaru. Drugą taką przyczyną to rozprzestrzenia się pożarów są ciągi komunikacyjne, czyli tak zwane kominy wentylacyjne, przez które się ogień przedostaje na inne pomieszczenia. W tej chwili to jest bardzo dużo materiałów palnych z tworzyw sztucznych, a one od razu wytwarzają duże zadymienie. W związku z tym mamy krótki ten czas reakcji i bardzo dobrze jest znać takie podstawowe zasady, czyli szybko reagujemy. Jeżeli to jest możliwe, to gasimy ten pożar w zarodku. Jeżeli nie, no to mówię, powiadamiamy osoby, które z nami tam przybywają lub osoby mieszkające po sąsiedzku, jeżeli to jest budynek wielorodzinny. Jeśli ogień nie zaczął się jeszcze mocno rozprzestrzeniać, możemy sami podjąć próbę gaszenia. Jeśli jesteśmy świadkami takiego powstałego pożaru, to na pewno powinniśmy podjąć czynności gaśnicze, ale tylko wtedy, gdy nie zagraża nam to życiu lub zdrowiu. No wiadomo, jeśli zagraża, to nie podejmujemy, tylko przystępujemy do ewakuacji i powiadomienia jak najszybciej osób zagrożonych i powiadomienia straży pożarnej. Wodą nie wszystko możemy gasić. Wiadomo, gasimy dostępnymi środkami, jakimi mamy. Czy to będzie gaśnica, czy to będzie woda, czy to będzie koc gaśniczy, czy jakiś zwykły koc, którym możemy zadusić ten pożar. Wodą, wiadomo, nie możemy gasić tłuszczy, które się palą, i urządzeń pod napięciem. Jeśli jest to jakiś pożar niewielki, gdzie on dopiero powstał, w szybkim, jak go zarzucimy, po prostu zadusimy ten pożar. No, a woda powoduje to, że ten tłuszcz wykipi, oparzy nas i ten pożar rozprzestrzeni się. No a wiadomo, urządzenia elektryczne, możemy zostać porażeni prądem. Jeśli nie jesteśmy w stanie samodzielnie zapanować nad sytuacją, musimy jak najszybciej opuścić pomieszczenie objęte pożarem. Możemy zabrać jak najbardziej jakieś drogocenne swoje rzeczy, ale mówię, nie narażając swojego życia i zdrowia, bo to jest najcenniejsze. Wiadomo, jakieś dokumenty, które są tam dla nas ważne, też powinniśmy zabrać. Podczas ewakuacji, z wyjścia z takiego mieszkania, powinniśmy też pamiętać o zamknięciu gazu, jeśli gdzieś tam kuchenka gazowa jest otwarta, wyłączenia prądu i zamknięcia okien i drzwi. Dlatego zamykamy okna i drzwi, żeby pożar nie przedostał się na klatkę schodową, który utrudnia to w późniejszym ewakuacji osób z wyższych pięter. No i ten pożar rozprzestrzenia się na wyższe piętra dużo szybciej. Przy ewakuacji zwracamy szczególną uwagę na oznaczenie dróg ewakuacyjnych, które mamy oznaczone zielonymi strzałkami.
No i wedle tych strzałek powinniśmy się przemieszczać najkrótszą drogą do wyjścia. Jeżeli na danej drodze występuje już zadymienie i jest utrudnienie jakiegoś przejścia, w ten czas najlepiej przyjąć pozycję pochyłą, jak najniżej ziemi, bo gazy palne i trujące są lżejsze od powietrza i w górnej części i będą kondygnacji nam się przemieszczać. Także więcej tlenu będziemy mieli przy... Czym niżej podłogi, tym więcej tlenu. Pomocne jest też jakaś chusteczka czy jakaś tam ściereczka namoczona wodą, którą przysłaniamy usta, nos, ułatwia to nam w oddychaniu też. Należy powiadomić sąsiadów, mieszkańców tego budynku o tym, że powstał pożar. Najlepiej wyjść na klatkę, krzyknąć głośno, że powstał pożar, że trzeba się ewakuować. Następnie trzeba powiadomić jednostkę straży pożarnej pod numer 998 lub 112. Zgłosi się tam dyspozytor, który przyjmie nasze zgłoszenie. Zgłoszenie powinno wyglądać, że powinniśmy przedstawić się, imię, nazwisko, podać numer telefonu, z którego dzwonimy. Następnie powinniśmy dokładny adres, gdzie to zdarzenie powstało, ulica, co to za dom, na którym piętrze i ewentualnie czy są poszkodowani i ile tych poszkodowanych może być. I nie powinniśmy się rozłączać, dopóki nie uzyskamy od dyspozytora przyjmującego potwierdzenie przyjęcia tego zgłoszenia, bo dyspozytor może mieć do nas jeszcze jakieś dodatkowe pytania. Ludzie otwierają okna, bo próbują jakoś to wietrzyć. No, jest to błąd, bo dostarczają więcej tlenu do tego pożaru. No i ten pożar się w ten czas łatwiej rozprzestrzenia. Zanim na miejsce zdarzenia przyjadą służby ratownicze, powinniśmy udzielić pomocy osobom, które doznały obrażeń w trakcie pożaru. Przede wszystkim na początku musimy pamiętać, że tego poszkodowanego musimy ewakuować z miejsca, gdzie on się znajduje, ponieważ udzielanie pierwszej pomocy w miejscu może nam stwarzać jeszcze dodatkowe zagrożenie, a jemu też wiele nie pomożemy, więc musimy go bezpiecznie ewakuować na zewnątrz najlepiej, prawda, gdzie jest świeże powietrze, dostęp świeżego powietrza. Najczęstsze obrażenia, jakie poszkodowany może mieć, to oczywiście zatrucie albo poparzenie. Przy zatruciu musimy pamiętać, żeby udostępnić poszkodowanemu jak najwięcej ilość tlenu. Możemy rozpiąć mu bluzkę, koszulę, żeby się poczuł swobodniej. No, jeśli ma kłopoty z oddychaniem, czyli jakieś ma duszności, to trzeba mu udzielić sztucznego oddychania. Ratownicy dadzą mu 100% tlen oczywiście, ale to tylko już albo służby medyczne, albo ratownicy właśnie straż pożarna. Żeby skutecznie pomóc poszkodowanym, którzy są poparzeni, musimy rozróżnić te poparzenia. Wspominałem o tym pierwszym, drugim, trzecim stopniu. Pierwszy stopień to jest wtedy, kiedy widzimy jakiś rumień, prawda, poparzony. Drugi stopień, no to już będą się pojawiały bąble, już będą takie mocne zaczerwienienia, już będzie taka pojawiała się jakaś ranka. Natomiast trzeci stopień to już jest ten taki najgorszy dla poszkodowanego. To jest wtedy, kiedy już te tkanki będą nadpalone, już będzie widać, że coś tam się spaliło. Jeśli mamy do czynienia z poparzeniami pierwszego czy też drugiego stopnia, no to najprostszym sposobem pomocy temu poszkodowanemu jest zanurzenie chociażby albo polanie obfitą wodą, prawda? Przez 10-15 minut trzeba polewać pod bieżącą wodą. Jeśli nie mamy bieżącej wody, to może też być jakiś, nie wiem, w jakimś naczyniu, prawda, 10-15 minut. Jeśli to będzie już większe poparzenie trzeciego stopnia, no to nie powinniśmy wtedy polewać wodą, nie powinniśmy zanurzać do wody. Poszkodowany może dostać szoku, więc wtedy należy unieść, nie wiem, jeśli to jest ręka, tą rękę wysoko do góry, przytrzymać, obłożyć może czymś wilgotnym, czymś chłodnym i tak trzeba czekać na służby ratunkowe.